Witam kochani bardzo serdecznie, z tej strony Michał Mistrz-Miezona, a to jest Jedi Outcast. Kontynuujemy. Fire! Tak będzie łatwiej. Zapomniałem, że tu się nie przeładowuje broni. Jak pojedę ją chociażby. To strzelam ogniem ciągłym. Jakby nie patrzeć. Że teraz po tym graniu właśnie w Payday ja nie ogarniam szybkości przewijania tej mapy. Tu się otwierało. Nie, antarm nie. F. O, wieżyczka. Dobra. No, weźmy to. Dobra. Tak, będę musiał sobie przestawić klawisze, jeżeli chodzi o później używanie mocy. Looks pretty cold in there. A, okej. Jeez, it's freezing in here. No nie powiem, jest trochę zimno. Bo zdecydowałem już nic nie. Nie da rady tego rozwalić. Co jest tutaj? Aha, wyłączyliśmy chyba czynnik chłodzący. Trzymałe. Nie lubiłem tego skakania. Ogólnie taki element zręcznościowy w grach. No chyba, że był to jakiś Prince of Persia. Lub coś tego typu. Bo to inna sytuacja, wiadomo. Secret area, nie wiem czy takie secret, ale dobra. Dobra. Tarcza. Bardzo dużo potrafi zaobserwować. Dobra. Strefujmy. Strefujmy, a jakkolwiek. Zobacz się, czy może nie pamiętam. Tylko motywu, dokładnie. A potem wodą... Prąd jakiś jest? No, to wygląda. Nie pamiętam tego momentu. Może zbiornik Bacta. Coś kojarzę chyba teraz. Trzeba było coś wysadzić chyba. Nie jestem pewien. Był to jeszcze. Skarżysz, no. Zawsze bez nigdy zrobicie. There's no escape.
Kamera tylko. Prawdę powiedziawszy, to zgłupiałem. No nie pamiętam, naprawdę. Jak słowo daję, nie pamiętam tego momentu. Może dookoła poszukajmy tu czegoś. Właśnie. No to chociaż dopiero teraz odkryłem. Dobra. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Brakuje mi tutaj walki WN, że tak powiem. I ten cały czynnik, który żeśmy połączyli. Mamy na to zobaczyć? Nie. Błądzimy trochę. Bardzo właśnie do tego nie lubię. Tamtej kamery włączmy na razie tam może. Tak sobie nie wygląda nasza postać. No. Dobra. Przejdźmy może do tej kamery. Wróćmy do standardowej. Mówię, bardzo nieznaną sytuację, bo naprawdę nie pamiętam tego momentu. Ale właśnie. Tak mi się coś wydawało, że to trzeba było coś wysadzić. I wtedy dopiero można przejść dalej. Tak też się stało. Radzę mnie opuścić tej całej windy na lat, bo skończy się przedwcześnie dla nas gra wtedy. Dobra. Musiałem to na mnie pewnie zebrać. Tu dla chcących jest taka, można powiedzieć, układaneczka. Można sobie poskakać, pozbierać. No tylko mówię, silnik Quake'a no nie jest idealnie zrobiony pod tego typu akcję, ale przynajmniej część można sobie zebrać.
Tam oczywiście później też możemy się dostać, ale to jest akurat mało istotne w tym wypadku. Nas interesuje głównie wejście tam. Chociaż moment. Aha, no tak. Dokładnie w ten sposób. Pozwólcie, że uronię czarne polewki. Tutaj właśnie chyba możemy też zmienić ułożenie tych... Dokładnie wtedy możemy się dostać tam, takie tam. Tego typu rzeczy. Tutaj nie pamiętam, jak się wchodziło do tej tarczy. Ale okej. Zobaczmy, co jest budowę. Aha, tego typu jest samego sala, dobra. Średnio mnie to interesuje, nie chcę się strzelać z tymi wieżyczkami, tak więc po prostu przejdziemy dalej. No ludzi wystarczy jeden strzał. No to trzeba trochę więcej. Czekaj, mistrzu. Dokładnie tak. Nothing here. Here! Później można chyba było wyłączyć te wszystkie pola siłowe. Zobaczymy. To chyba tak się mogliśmy tam dostać. No to chyba zaraz dojdzie do przeciążenia jakiegoś. Tak się przynajmniej wydaje. Wróćmy, zobaczmy. Wszystkie ciekawości. Dokładnie tak. Wróćmy po tarczę. Po chwilowym rozkosznym błądzeniu już jesteśmy dalej na trasie. A tak jak podejrzewałem właśnie, trzeba było coś wysadzić, tak coś się stało. Ale dość szutem. Przejdźmy dalej. Gdybyście byli ciekawi, kiedy uzyskałem miecz świetny, to będzie to chyba misja piąta lub szósta. Gdyby to kogoś interesowało. No, co jest? Aha. No okej. No chyba to wyłączyć. Zaraz. We're under attack. Get clear. Watch the mine. A, to jest ten etap, którego ja bardzo nie lubię. A spokojnie, są takie misje, których mamy już mieć, na jakich nie lubię. Między innymi pierwsza misja. No chyba Marszada. Chyba nie jestem pewny, że to nawet nie pamiętam. Wow. Zapiszmy, bo te miny nas wysadzą od razu.
No tarczy, no chyba spadło, no dobra, nieważne. No to średnio akurat. Średnio akurat tutaj chcemy schodzić. Kolejne przestawienie. Kolega na turbo laserze, to mnie bardzo irytuje. No i teraz będą laserki, których też bardzo nie lubię. I tu również radziłbym zapisać i wam. Wow! Dobra, może wczytajmy. Trochę za dużo nas to kosztowało. Biały ekran pojawia się, kiedy tylko wczytuję grę. Jest to spowodowane tym, że gra nie jest przystosowana do takich rozdzielczości, w jakimi ja ją wyświetlam. O, wow. Jestem zaskoczony, że te miny mają aż taki zasięg. No ale dobra. Trafiliśmy stąd i ok, możemy iść dalej. No i to wszystko pieprzy oczywiście i już teraz jest ok. A dopiero po tym jak my przeszliśmy. To potrzebny nam klucz. Który zobaczymy tylko tutaj. No właśnie, fajne to motywy w tej grze, właśnie tego kierowania tymi małymi kasztanami. To się chyba uspokoiło wszystko. Zobaczmy. Dokładnie, już jest okej. A, to drzwi mnie atakują. Nie może się podliczyć, bo to jest końcówka już misji chyba. Dokładnie tak. Mamy tylko się spotkać z Jen. Przy jakimś tam pazurze chyba... Kruczym. Raven Kruczym, no chyba tak.
Jan, I found an exit. Good. Grab some of those crystals and get yourself out of there. This place is giving me the creeps. Oczywiście poznałem już zalążki fabuły tej gry na początku. Lord Dasan, this is Admiral Fire. Ah, Admiral Fire, how go our experiments? As of this moment, they're not going at all. The testing facility on Cajim has been neutralized by a pair of New Republic mercenaries, and they've taken some of the crystals. Chodzi o to, że ten gość opowiadał nam, mama, a raczej naszemu głównemu wrogowi, że zniszczyliśmy ich fabrykę i test, obiekt testowy na planecie Cajim. This setback could prove to be the answer to all our problems. Zaciekawiło go to, że to akurat my byliśmy tymi najemnikami, którzy zniszczyli ten obiekt. I'm afraid we haven't been able to decode any more of that transmission. Good. If I put the Valley of the Jedi behind me, so can the rest of the galaxy. So what were the Remnant doing in that lab? Our scientists believe that they were trying to artificially infuse the powers of the Force into living subjects. Chcieli nadać moc w żywe obiekty. Ten kryształ, to kryształ używany do budowy mieczy świetnych. Everything we know about the Force tells us that such devices are nothing but the fevered dreams of fools and madmen, Jan. But try telling that to those poor beings you found in that laboratory. Who were they? Colonists from Artus Prime, a remote mining world in the far reaches of the New Republic's influence. Let me guess. Crystal mining. Ci ludzie, którzy tam zginęli, to byli górnicy i tak dalej. Now we fear that the colony has been captured by... I że urwał się kontakt oczywiście z tą kolonią. Worse. Indeed. Without knowing the full extent of the Remnant's plans, or the colonists' plight, the New Republic is uneasy about sending in a full liberation force, so... So you'd like us to sneak in, assess the situation, and call in the fleet if necessary? Yes. You know I don't like messing with this force business. Nasz bohater nie lubi się pobrać w sytuacjach z mocą, ale za podwójną opłatą. Czemu nie? 40% cenności. A przy tym karabinie to nie jest tak źle. Ktoś tam zginął od razu na początku. All right, I'm clear. This meteor storm gives us great cover. Everything's closed up. They'll never see us coming. Good. The colony should be a few clicks out. I'll scout things out from the air while you head into the mine. Give me a shout when you find out what's going on. Will do. Dobrze, kochani, ale misję na Artus Prime chyba. Ogólnie misję z kopalniami. Poznamy już w następnym odcinku, który bodajże będzie w sobotę zgodnie z rozkładem jazdy, który opublikowałem dzisiaj o godzinie chyba 10. Tak więc dziękuję pięknie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam po więcej. Cóż mogę dodać? Dzięki piękne. Hejos.